Dzień dobry moi drodzy. Dziś sprzed mojego lustra zapraszam Was na przegląd 5 stylówek zimowych. 5 dni, 5 stylówek. Dawno takiego filmu nie było tutaj na moim kanale, więc zaczynamy. Więc lecimy dzisiaj z pierwszą stylówką. Za moment wybieram się na zakupy, więc outfit, jak to się mówi, musi być wygodny. Mam na sobie bluzę. Bluza pochodzi ze sklepu Candy TM. Biała, jak widzicie, z takim nadrukiem. Ona jest w rozmiarze uniwersalnym. Do tego założyłam sobie szare, takie z dziurami, jeansy. One są z wysokim stanem, zobaczcie. Ale bardzo fajnie się prezentują i są bardzo wygodne. Też są właśnie ze sklepu Candy TM. I do tego mam, jak ja to mówię, papucie. To są mokasyny ocieplane właśnie takim futerkiem. Ja je kupiłam już ze 2 albo 3 lata temu, więc nie wiem, czy one są gdzieś jeszcze dostępne, a kupowałam je też gdzieś w jakimś sklepie internetowym, ale są niesamowicie wygodne, ciepłe. No i poczekajcie, założę resztę i zobaczycie, jak się będę prezentować. I gotowa. Słuchajcie, nałożyłam na siebie tylko ten kożuszek, taki właśnie szaro-kremowy z Zary, który też już ma kilka dobrych lat, ale bardzo często o niego pytacie. Powiem Wam, że mam też drugi kożuszek właśnie czarny, też z Zary i one fantastycznie się u mnie sprawdzają. A skoro jadę na zakupy, to muszę mieć ze sobą bagaż. No oczywiście, wygodna torba marki Aubag. W niej mam wszystkie klamoty i potrzebne torebki na zakupy wielorazowe i nie tylko, a ponieważ idę do samochodu, biorę samochód, jadę samochodem, to też nie muszę się jakoś specjalnie, słuchajcie, grubo ubierać, żeby nie było mi za gorąco właśnie na zakupach, także tak się prezentuję, zmykam i zapraszam na kolejną stylizację. Nie bez powodu mam dzisiaj okulary przeciwsłoneczne na twarzy, a to dlatego, że mamy przepiękną pogodę, jest zimno, jest chyba nawet minus 15 stopni w tej chwili, ale cudownie słonecznie, więc okulary muszą być, okulary są ze sklepu Lux Brille. Idziemy dalej, sweter. Taki fajny, gruby, z dużym golfem. To jest sweter, który też już wiele razy u mnie widzieliście. Sweter z Zary, stara kolekcja, aktualnie niedostępny, ale pod spodem mam również taki cienki golf w podobnej tonacji. Ja w ogóle zimą uwielbiam ubierać się na cebulę, jak to się mówi, więc idealnie dzisiaj, nie muszę za to zakładać szalika. Okrycie wierzchnie. Płaszcz wełniany od marki Holistic, karmelowy, który już też doskonale znacie. I przypięłam sobie tutaj broszkę taką właśnie z perłami, złotą od By Dubeka. Taki sam pierścionek, ta sama kolekcja. Nadal dostępne w sklepie By Dubeka. No i oczywiście brązowa, zamszowa torba Pinko. A na dole mam brązowe woskowane spodnie, które są ze sklepu Candy TM i wygodne, ciepłe buty, stara, naprawdę stara kolekcja Emu, buty mają chyba z 15 lat. Także dzisiaj tak się prezentuję, ciepło, wygodnie, słonecznie, jak widzicie tutaj z tyłu. Czas na kolejną stylizację i jak widzicie po okularkach, mamy dzisiaj następny piękny, słoneczny dzień. Bardzo dobrze, bo ja lubię słońce zimą. Co prawda jest jeszcze chłodno, chociaż tak jak w tej chwili wyglądam, najchętniej bym wyszła już po prostu na dwór, na spacer, no ale niestety jest jeszcze za zimno, więc tak, mam na sobie beret wełniany z H&M-u w takim kolorze karmelowym, kupiłam go chyba 2 lata temu, ale one są bardzo często dostępne w ofercie, więc tam sobie sprawdzajcie, jeśli tak jak ja lubicie nakrycia głowy, jeśli lubicie berety. Marynarka wełniana od marki Holistic,
taka nieco, powiedziałabym, oversize'owa, dwurzędowa. Ja tę marynarkę też już Wam pokazywałam kilka razy, także mogliście już ją widzieć zarówno tutaj na moim kanale, jak i na Instagramie. Do tego przypięłam sobie tutaj broszkę, o, od Bajdziubeka, właśnie taką złotą z perłami. Jak widzicie, mam też taki pierścionek i w uszach też mam perełki. Pod marynarką, o, teraz widać dobrze, pod marynarką taki właśnie rudy, pomarańczowy golf z Zary, który ma kilka lat, pasek, pinko brązowy, do tego granatowe, ciemne jeansy z Zary, też już mają kilka lat, no i oczywiście kozaki od marki Cassaday, torebka pinko, zakładam resztę i zaraz zobaczycie, jak wyglądam w całości. No i jestem gotowa. Zarzuciłam sobie szalik, który kupiłam w sklepie, jak on się nazywał, chyba Brigitte Bijot, jakoś tak, wybaczcie, ale ja nie umiem wymawiać nazwy tego sklepu, zawsze mam z tym problem. I na wierzch jeszcze zarzuciłam sobie płaszcz wełniany od marki Holistic, jest ciepło, wygodnie, powiedziałabym, że tak w miarę elegancko. Ale ja się dobrze czuję właśnie w takiej stylówce. Torebka jest gotowa, jestem do wyjścia. Mogę jechać załatwiać moje sprawy, ale tak właśnie się prezentuje, czyli kolejna zimowa stylówka już za nami. Gotowi na kolejną stylizację? Dziś mam na sobie, moi drodzy, sukienkę, co mi się to rzadko zdarza, ale jakoś tak mnie naszło, żeby właśnie założyć sukienkę, która jest takiego fajnego, cieplejszego materiału. Jak widzicie, ma tutaj stójkę i takie lekkie bufki, o, przy ramionach, ale bardzo lubię tę sukienkę. Ona jest też zapinana z tyłu po całej długości na suwak i pochodzi ze sklepu Love Dress. Zobaczcie, tak się ona prezentuje. Do tej sukienki założyłam sobie grube czarne rajstopy i botki, które pochodzą ze sklepu Sun. O, bardzo proszę. Tak się prezentuje. I powiem Wam, że jak nie lubię nosić rajstop, to jestem w stanie nosić takie właśnie grube rajstopy. Ja je kupiłam już kilka dobrych lat temu w H&M-ie i powiem Wam, że fantastycznie się u mnie sprawdzają. No dobra, ale zakładam resztę i zobaczycie, jak będę się prezentować. Żeby nie było tak bardzo klasycznie i oficjalnie, ale też w moim stylu, to założyłam sobie właśnie ten przepiękny czarny kożuszek z Zary. Już chyba Wam pokazywałam w jednej stylizacji taki jasny kożuszek, który mam z Zary i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. No to dzisiaj mam drugi. Do tego torebka od Liu Jo, a ponieważ przyświeca dzisiaj słońce, mam też okularki, więc zaraz zobaczycie, jak prezentuje się całości. No i oczywiście mistrz drugiego planu. Widzicie go tam? O, proszę. Przy miskach. Moi drodzy, i to będzie już ostatnia w tym filmiku zimowa stylizacja. Dzisiaj mamy znowu piękny, słoneczny dzień i widzę, że po raz kolejny intruz siedzi tutaj, o, znowu przy misce. Wybaczcie, ale on ostatnio ma jakieś parcie na szkło, już nie wspominając o tym, że jest wiecznie głodny. No ale dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Dzisiaj mam na sobie taką jasną, powiedziałabym, bazę, czyli taki właśnie jasny, kremowy, takim kolorze ekry bym powiedziała bardziej, golf z Zary, zegarek Daniel Wellington. Do tego mam również z Zary takie śmietankowe z eko skóry spodnie, pasek od Pinko brązowy i niezawodne emu. Już je chyba Wam pokazywałam, tylko teraz wywinęłam sobie cały tutaj but tak, jak powinien on wyglądać.
generalnie ten model. Uwielbiam te buty, słuchajcie, one już mają naprawdę, no nie wiem, kilkanaście lat, ale sprawdzają się u mnie idealnie. Ja wiem, że to są najbrzydsze buty świata, ale na zimę są one po prostu niezastąpione. No dobrze, to zakładam resztę i zobaczycie, jak się prezentuje. Więc dzisiaj postanowiłam założyć mój ukochany futrzak, taki zielony misiek, który jest ze sklepu Sfera i dostałam go w prezencie od Maxa na święta, ale po prostu powiem Wam szczerze, że teraz jak go mam, jaki on jest ciepły i przyjemny, to jest coś wspaniałego chodzić na spacery zimą. Naprawdę, grzeje niesamowicie, przy tym no prezentuje się jak się prezentuje, jest po prostu genialny. No więc właśnie założyłam sobie do tego wszystkiego ten mój zielony futrzak, jak widzicie, torebka Pinko i lecę na spacer, no właśnie na zimowy spacer, żeby się trochę dotlenić, ale tak się właśnie dzisiaj prezentuje. Cała stylówka, wygodna, ciepła. No i to będzie na tyle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że oglądaliście dzisiejszy film, że byliście ze mną po raz kolejny. Dajcie znać w komentarzach, która stylówka podobała Wam się najbardziej, czy coś Was zachwyciło, coś mniej Wam się spodobało. No i oczywiście żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!